Wyglądało groźnie, ale ostatecznie tak groźne nie było. Wieczorny pożar na terenie elektrowni w Jaworznie został szybko opanowany. Zapalił się olej układu hydraulicznego wentylatora spalin. Blok ze względów bezpieczeństwa został czasowo wyłączony z eksploatacji. Magda Sincewicz. Kiedy w elektrowni Jaworzno pojawił się ogień, zgodnie z procedurami na teren zakładu, który jest obiektem strategicznym, skierowano kilkanaście zastępów Straży Pożarnej. Ostatecznie jednak nie wszystkie były potrzebne. Dzisiaj na miejscu wciąż pracowały służby, choć już nie tak licznie. Nasze działania polegały na ugaszeniu. Układu hydraulicznego z olejem, który wykorzystywany jest w układzie wentylatorów na terenie elektrowni. Podaliśmy prądy wody, olej został ugaszony. W miejscu, w którym doszło do pożaru, nie przebywają ludzie, dlatego nie było konieczności ewakuowania kogokolwiek. Warty ponad 6 miliardów złotych blok energetyczny 910 MW został uruchomiony z opóźnieniem w listopadzie 2020 roku. Kilka miesięcy później został wyłączony z powodu usterek. Przywrócono go do pracy pod koniec kwietnia 2022 roku, także z opóźnieniem. Sytuacja ta powtarzała się potem jeszcze dwa razy. Teraz blok został czasowo wyłączony z eksploatacji. Obecnie Działa zespół, którego zadaniem jest ocena przyczyn i skutków tego zdarzenia. Tauron wytwarzanie przez wiele miesięcy toczył spór z głównym wykonawcą inwestycji, Refaco, według którego powodem kilku awarii była zła jakość węgla dostarczanego przez Tauron. Spółka energetyczna przekonywała z kolei, że powodem są wady i usterki bloku. W marcu 2023 roku podpisana została ugoda. Kilka miesięcy temu Tauron poinformował, że blok przeszedł wszystkie testy i jest gotowy do prowadzenia eksploatacji.